Szanowni Państwo, ostatnia z prezentacji Festiwalu Nowej Sztuki Labirynt tuż przed obiadem. Dziękuję wszystkim, dla których sztuka zwyciężyła. Jesteście tutaj, a nie udaliście się na posiłek, bo taki szacunek artystom się należy, żeby być na prezentacji, żebyśmy się wzajemnie również wspierali, czyli odbiorcy sztuki. Bo po to też tworzymy, aby prezentować, aby inspirować, aby zwracać uwagę. Więc jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim za obecność. Obecnie mamy prezentację wystawy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Fotograficznej w Łodzi. To bardzo długa nazwa, dlatego przeczytałam tutaj, żebyśmy wiedzieli, że to są studenci. Kuratorem wystawy jest Marek Poźniak. Antonina Haber. I Antonina Haber. Profesor Marek Poźniak już od wielu lat odpowiedzi na temat festiwalu organizuje zajęcia w taki sposób, aby zakończyły się prezentacją na festiwalu. I chciałam podkreślić, że jakby takim od kilku już lat uczelnie, które prezentujemy na festiwalu studentów uczelni, włączają się w kosztach i opłacają na przykład nocleg studentom, być może jeszcze również sprzęt, który jest potrzebny, niekiedy pomagają w produkcji prac. I tak też miało się wydarzyć w tym roku w tej szkole, ale chciałam zaznaczyć też, że czasy mamy trudne i różnie bywa, że instytucje kultury borykają się z problemami, również szkoły. W tym roku również uczelnia obiecała sfinansować noclegi, natomiast niecały miesiąc temu wycofała się z tej obietnicy. Dziękuję tutaj, bo profesor Marek Poźniak wziął na siebie te koszty. Niestety my w ramach festiwalu nie jesteśmy w stanie po prostu podołać wszystkim kosztom. Więc tutaj wielkie podziękowania, a również myślę od studentów dla profesora za to, że po prostu poczuł się odpowiedzialności wobec obietnic szkoły. Wielkie brawa. Nie bym chciała przekazać mikrofon. Witam Państwa na tej prezentacji, którą przygotowali przyjemni studenci. Dziękuję organizatorom, szczególnie Ani za zaproszenie. Od wielu lat spotykamy się tutaj i dzięki Labiryntowi zaczęliśmy współpracę z kilkoma szkołami, między innymi z Tobiasem, który też tutaj aktywnie współpracuje z Labiryntem. No i dziękuję oczywiście studentom za zaufanie, że udało nam się po wielu spotkaniach doprowadzić do, myślę, że ciekawej prezentacji. Dziękuję bardzo i wydaje mi się, że najlepiej, jeżeli uda nam się w tej chwili krótko przedstawić studentów, czyli każdy powie, jak się nazywa, jakie prace zaprezentują. Dzień dobry, nazywam się Martyna Smisowska i mam już pracę z o społeczności queerowej. Ja jestem Maja Drzęż i moja praca wideo tam jest w roku. Ja jestem Aleksandra Wówczyńska i moja praca jest tam i ona jest o zamknięciu się w relacji i skupieniu się tylko i wyłącznie na Nazywam się Marcin Korbus i moje prace są tutaj dla Państwa. Jest to praca fotograficzna i praca filmowa. Ja nazywam się Matylda Niżygorodcow. Moje prace są ukazane tam
and my work hang in the top of the room. Fotografie ludzi. I opowiadają o emocjach, o uczuciu, o spojrzeniu, podobieństwach. Reszta jest zostawiona do woli. Nazywam się Kacper Nowak. Moja praca znajduje się tam. Jest to mroczna, pomarańczowa praca, która przedstawia wnętrze domu, w którym się odbywają tradycyjne potańcówki. I mam nadzieję, że udało się jakoś oddać klimat magii, który wytwarza cała niezwykła muzyka. Dzień dobry, ja nazywam się Szymon Kołusiński, reprezentuję i absolwentów, i też wykładowców na tej wystawie. O tą moją część wystawy się opieramy teraz. To Inferno to fragment większego projektu, który opowiada o emocjach. Dzień dobry Państwu, nazywam się Diana Kulińska i moje prace można zobaczyć nad właśnie tutaj pod sufitem. Opowiadają o dystansie do otaczającej nas cyfryzacji i także o tym, że czasami można się zatrzymać przy zwykłym oknie i zobaczyć coś ciekawego. Także jest to moje okno z domu, obok którego codziennie wstaję, przechodzę i na chwilkę się zatrzymuję, gdy po prostu wszystko mnie przytłacza i jestem po kręcącego życia. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania. Dzień dobry, mam na imię Paulina Myczek. Moja praca to są tutaj zdjęcia rybaków, z którymi spędziłam całą noc w meku przerybackim. Jest to dla mnie wgląd do tej pory nieznaną dla mnie rzeczywistość i opowiada o tych codziennych oknach, które każdy z nas ma i dla każdego z nas są one inne, indywidualne i niezwykłe. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie wszyscy mogli przyjechać. To jest kilka prac, które wymagają wyjaśnienia, ale myślę, że jeżeli będziecie Państwo pytania, to zapraszam. Ta praca, która jest za Państwem w pionie, ona jest częścią, tylko której nie udało nam się zaprezentować całości, ponieważ do tej pracy podłączony jest performance, natomiast nie mógł odnieść się z tego powodu, że to sprawy rodzinne nie postępowały. Myślę, że tematem tego tej wystawy to jest z jednej strony jest oko, ale jak zobaczyłem słowo oko, okno, to po wyłączeniu jest to też oko, to jest to nasze patrzenie na różne sprawy, z którymi na co dzień się spotykamy. Tutaj jest to dużo też prac, które Karoliny Nowickiej, które są połączeniem tego, co widzimy w internecie, jest to wielość obrazów, które codziennie widzimy, zapominamy i poznam się nasz własny obraz, jeżeli mamy trudne wyobraźni i nie wierzymy temu, co w rzeczywistości jest pokazywane. Dziękuję bardzo. Również z panem doktorem i za przybycie na 23. Festiwal ogólnie 13. na pograniczu polsko-niemieckim.